Szanowni Państwo, tym razem skupiamy się na rozdrożu. Na rozdrożu, na którym znalazła się edukacja i to nie tylko w Polsce. Przyszłość nie jest w tym, żeby oddać pola. Trzeba o nich walczyć. To znaczy musimy budować autorytet. Spotykamy się po raz 14 i nie było przerwy z powodu COVID-u. Spotykamy tutaj, rozmawiamy, właśnie tak jak mówił pan kurator, dyskutujemy, próbujemy znaleźć te wyjścia. Nie jestem hiperoptymistą, nie zakładam, że przez kilka godzin rozwiążemy problemy edukacji, ale bardzo dziękuję, że są panowie z nami i że przynajmniej taką dyskusję. Mówiąc o tym, że na przykład chemia i budowanie różnych eliksirów w Minecrafcie to też jest, mówiąc kolokwialnie, odlot i nie wiem, moje dziecko to tam się nie chce od tego oderwać. Ale może naszemu dziecku dawać poczucie, że jest w ciągłej relacji. Pamiętajmy, że każda godzina spędzona z bytem syntetycznym to jest godzina niespędzona z kolegą, z koleżanką, z człowiekiem. Czyli możemy powiedzieć, że zupełnie wykradają umysły tej generacji alfa.